Żona mnie na ryby puściła i od razu ryba wzięła. O kurde! Do roboty, dziewczyny! O. Żonka, nie płacz, będzie dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy was kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjechaliśmy z rodziną na takie duże jezioro, które zaraz wam pokażemy. Jeszcze Adrianka tu nie była, więc nie wiesz, czy dużo. Dla mnie premiera, pierwszy raz, kochani, więc dajcie łapkę w górę. I zostawcie też subskrypcję. Jestem bardzo ciekawa, bo powiedzieli, że to jezioro jest bardzo czyste, takie najczystsze chyba w Polsce. Tak było przez wiele lat uważane, ja tu też długo nie byłem, więc nie wiem, czy coś się zmieniło, czy nie. Dam się zaskoczyć chętnie i zobaczymy, czy woda jest czyściutka, ale wiecie, przyjechaliśmy troszkę później, bo Marzenka była jeszcze się upiększyć na rzęsach, więc musieliśmy wyjechać trochę później. No ale wszystko towarzystwo najpierw w drodze zgłodniało niesamowicie, więc poszliśmy do ich ulubionej restauracji. Okazało się, że to nie jest tylko ich ulubiona restauracja. Ale też mnóstwa ludzi wszystkich tutaj. Wszystkich innych dookoła chyba. Za nami. Ta restauracja jest prowadzona do 1985 roku w ogóle. No i zawsze jest tutaj tyle ludzi, co widzisz. Ponoć smakuje przepysznie, więc dzisiaj będziemy jeść rybę, bo ona tu jest taka zajebista, tak mi powiedziałeś, tak? No tak, że nawet dobra. Ty ją jesz. Tak, nawet ja ją jem, a ja ryb nie jem. Więc... Nie no, jesz paluszki rybne. Tak. No ale to, wiecie jaka to ryba jest, nie? No. Więc jestem ciekawa, kochani, zobaczymy jak pójdziemy tam za chwilę do środka, bo Marzena stoi już w kolejce, my tutaj czekamy, żeby dla was nagrać. Zaraz wejdziemy, tam stolik musieliśmy sobie w cieniu gdzieś zarezerwować, bo jest bardzo gorąco, mamy chyba 35 stopni. No. Jest taka lampa, to takie prawdziwe lampa lato. Jak... No już, ogarnij się, kochani. Dobra, chodź, wybierzesz, co chcesz jeść, bo a ty dobra, nie wiesz, to idziemy ale... wybierać. No. Od lat wszystko jest tak samo, zobaczcie, tu mam pstrąga, Adrianka ma, co masz, kochanie? Ja mam rybę w panierce. No jakoś taką, nie? Mama ma. Marzena, jaką ja mam rybę? To karkówka chyba. Gorsza. Nikola też ma pstrąga. Tutaj proszę, Manisz ma łódko. No i tak to wygląda, zjemy sobie. Jestem bardzo ciekawa, czy to smakuje. Dawno nie jadłam już takiej wiecie, świeżutkiej rybki. Ale ponoć jest najlepsza. I zaraz zobaczymy. Jest bez czosnku, powiedzieli. Nawet nie cuchnie, powiem wam, jak na rybę. Chyba się myła jednak. Dobra. Koszt takiej ryby to 38 albo 40 zł, chyba zależnie, którą się wybierze. To kosztuje ile? Razem 238 zł zapłaciliśmy za wszystko. No właśnie, za 5 osób. Ale z piciem. Tak, za 5 osób i... A powiedz mi, co to jest tutaj? Szanko, a nie. Naprawdę? Świeży, samorobiony, zobacz. Masz strukturę. Wiecie co, naprawdę? Domowy. Skubany, jaki ostry. Ale dobry. Pamiętam, inny niż taki ze słoika, nie? Wracam ze szkoły odwiedzić babcię. Babcia chrzantrze i płacze na bagonie. No i co, ości są w środku, Nikola? Są. I jak ty to będziesz jadła? Poradzę sobie. Nie no, Marzena ma, zobaczcie, wyciągnie teraz tą kość główną, kręgosłup. Pół zjem. Pół zjesz? O, no widzisz. No może zjedz jej ten ogon i tą głowę, żeby ona nie miała problemu z tym. Jestem wygłodzona, także wiesz. A ciekawe, czy to dobre. Mogę spróbować, Nikola? Tylko bez cytrynki. Najlepiej z cytrynką jeszcze połamać, wiesz? Bardzo dobra. Naprawdę super. Dawid, zrozumieć ci, że masz taką rybę. A co to nie? Nie, jest bardzo dobra moja. Ja lubię ogólnie w panierce. Ale tamta też jest pyszna. A moja też ma kości. Zobacz, jakie grube. No. Ale jest dobra. Jest tutaj ogrom ludzi. Znaleźliśmy jakieś jedno miejsce. Tuż przy molo. Powiem wam, że się zdziwiłem, bo woda jest dosyć ciepła. Ciepła! Ciepła! A ja usiąść nie chcę, ale... Jak... Ciepła? Płaczę, jak woda rosła. Ale ja nie kurczak, to po co mi rosło? Co, w Tajlandii cieplejsze? Tak, to zimno. Ja mam gęsią skórkę normalnie. Dla mnie zimno. Dla mnie luks. Dla mnie też. Tak gorąco. O Jezu, ale ty jesteś mądry, wiesz co? Zamiast się zamoczyć, to siedzisz na swój. Ja się pomoczę. No nie chlapcie mnie, mam kamerę. Ja chciałem na rower wodny iść, popływać sobie tam na głębokim, a tu nic.
Wiecie co, kochanie, nie dało się na brzegu być, bo żeśmy z Nikolą ciągle były zaczepiane, bo Nikola gwiazda piękna, więc musiałyśmy co zrobić? Wypożyczyć rowerek wodny, zobaczcie. Marzenka siedzi, Dawid steruje. Mamy 18 numer, czerwony. Także jest super. Marzenka, podoba ci się? Bardzo. Przynajmniej się poobalam. Znaczy, wiecie co? Ty już chcesz do wody? Wiecie co, na ogólnie jest to jezioro naprawdę bardzo duże. Ja się nie spodziewałam, że aż jest takie wielkie. Ale z drugiej strony jest tak dużo ludzi. Naprawdę, kurczę, masakra, nie Nikola? Ale tam jest wesołe miasteczko. Co? Nie no, wszędzie jest pełno, po prostu wszystkie brzegi są tak zawalone ludźmi, że nie było gdzie usiąść, tam kawałek skrawka trawy jakieś mamy, żeśmy sobie usiedli. Ale ogólnie jest bardzo ładnie, jest tutaj bardzo dużo jakichś straganów, takich wiecie, naprawdę dla dzieci dużo jakichś takich rzeczy, jak właśnie to wesołe miasteczko, bardzo dużo do jedzenia, jakichś knajpek, takich rzeczy. No ale my wolimy sobie na rowerek wodny, bo jednak tutaj jest pięknie i jest cisza. Tak lubimy, chcieliśmy relaksu, ale chyba Nikola z Dawidem będzie skakała do wody, co? A, tak, oni już zachwyceni do wody. Wzięłam kamizelki ratunkowe w razie czego. No niepotrzebne. Niepotrzebne ci? No bo ty pływasz jak delfinek, no to nic dziwnego. Jak byliśmy razem na urlopie, słuchajcie, w Turcji i w Egipcie, no to ja widziałam, jak Dawid z Nikolą przecież tak pięknie nurkował, też widzieliście na naszych vlogach. Ona naprawdę pływa jak delfin, nurkują, naprawdę bardzo fajnie, więc cieszę się, że tak umiesz pływać, że jest tak zajebiście, nie? Więc no. Chodziłam na jakieś tam lekcje. Chodziłaś? Co ty, ja nic nie wiem, nawet ty też chodziłeś? Też chodziłem. Bo to tam... No to oni obcykani, słuchajcie, w tym pływaniu, no nic dziwnego. No ja nigdy na lekcje co prawda nie chodziłam, ale jakoś tam umiem się pluskać. Jeszcze nie zatonęłam, jak widzicie, więc całe szczęście. To co, kochanie, chcesz skakać do wody? Ja chcę jeszcze dronem polatać. Ale tak. Przecież polatałeś już. Ale tutaj tak, wiesz, fajnie takie ujęcie zrobimy. Marzenka, będziesz pływać? No co? Nie? No patrz. Zmusimy ją. Zmusisz ją? Tak. Tam nie można zaraz pływać, jak odjedzie. Jak skakujesz z tego? Oczywiście. No to jak ty tu chcesz pływać, Nikola? Normalnie. Nie. A tu tylko można rowerem wodnym jeździć, a nie można wskoczyć do wody, tak? Kiedyś można było. No jak są te rowerki ze zjeżdżalniami. No właśnie. No właśnie. To co wtedy? No ale my mamy Nikola bez zjeżdżalni, więc chyba nie możemy wskakiwać. Oj, to nie możemy. No powiem wam, Nikola jest niezadowolona. Zasady są po to, by je łamać. O. I powiedziała wam właśnie, jak to się robi, więc nie wiem, czy w końcu będą pływać, czy ryzykują to, czy nie ryzykują. No ja ryzykować nie będę. Zobaczymy. Jakby wskoczyli, to wam dam znać. Co, fajnie? Bardzo fajnie. Ja się zmęczyłam. Co ty? Kondycja słaba. Ciekawe od czego kondycja słaba. No. Co, fajnie? Kolejny dzień, kochani. Dzisiaj żona postanowiła wybrać się na basen, ale coś widzę, że to jednak chyba jeszcze nie jest Tajlandia, co? Kurde, modlę się nad tą wodą tutaj. Zrobiłam sobie dwa kucyki, więc mam takiego kukirki na głowie, nie dziwcie się. Ale modlę się i modlę, nie wiem jak wejść, woda jest zimna. Marzena, ty nie wchodzisz? U Chińczyka najpierw. Wy jak zwykle najpierw żarcie. Tak, no mamy to. Ja jestem przy żarcie, ja nie chcę nic jeść.
O, patrz, gwiazda idzie. Rodzinne. Majki za dużo spadną. O kurde, jest jaka zimna woda. Wow. Ale temperatura jest tak, taka jak w Tajlandii, to czemu zimna? Ale w Tajlandii jednak cieplejsza woda jest. O kurde, nie, no ale jak się wejdzie, to jest okej. Okay. Dawaj, wchodź. Dzień dobry, w kolejny dzień. Wiecie co, wczoraj był weekend i tak żeśmy po tej całej wodzie, po tym wszystkim w niedzielę poszli do babci. Tam było oczywiście mnóstwo jedzenia, bo Dawid ma wujka, który wspaniale gotuje, więc najedliśmy się bardzo. Ale tutaj też padał deszcz, była burza, więc ochłodziło się powietrze. Było bardzo fajnie, było znowu czym oddychać, więc mogliśmy sobie z rodziną posiedzieć, pogaworzyć, fajnie powspominać. No a dzisiaj już niestety skończył się weekend, więc musimy troszkę no, nadrobić tej naszej pracy tutaj po to, po co przyjechaliśmy. Nie tylko odwiedzić rodzinę i nie tylko się pożegnać i pogadać, ale też pozałatwiać parę spraw. Więc jesteśmy teraz tutaj no takim rynku w Białej, nie wiem, to taki rynek, tutaj sobie siedzą ludzie, troszkę jest zielono, świeci słoneczko, także wygląda to fajnie. No a Marzena z Dawidem są na poczcie. Dlaczego na poczcie? No żeby upoważnienie podpisać, wiecie jak to jest. No jak się wyjeżdża za granicę, to trzeba kogoś upoważnić, gdyby przychodziła na przykład poczta, gdyby coś się wydarzyło, żeby to wszystko było. Więc mnie też to czeka oczywiście we Wrocławiu, upoważnię moją mamusię, żebym mogła wszystko za mnie załatwić, żeby mogła się gdzieś podpisać. Oczywiście ja wiem, że jest takie coś jak tam obywatel i tak dalej, można sobie to załatwić, jakieś podpisy tam przez bank. Teraz dostają nawet, bo Dawida wujek zmieniał dowód, więc dostaje się taki puk i tym pukiem można nawet umowy podpisywać gdzieś przez internet, jak się jest za granicą. Więc no uważam, że to też nie jest źle. Ale takie rzeczy jak poczta na przykład, czy nie wiem, konto bankowe, do którego się kogoś upoważnia, poleciłabym Wam to zrobić, jak macie kogo upoważnić, jak macie komu zaufać, ponieważ to jest fajna sprawa, jak jesteście bardzo daleko. Nie musicie tutaj ciągle wracać, przyjeżdżać, ani się martwić o to, że ta poczta będzie leżała, jak jest na przykład coś ważnego. Nikt nie będzie mógł jej dla Was otworzyć i powiedzieć, co tam w środku jest napisane. Więc dzisiaj załatwiamy takie upoważnienie. Przeważnie jest to tak zrobione, że daje się dowód osobisty. Dostaje się taki specjalny numer i jak się odbiera jakąś pocztę, to się pokazuje tą kartkę z tym numerem. Pani wpisuje to w komputer i wie po tym numerze, kto jest upoważniony, pokazuje się dowód. I można wtedy sobie każdą pocztę odebrać. Wszystko załatwione, udało się to zrobić. Naprawdę pani była miła i pomogła nam. Mówi, tu napiszcie. Potrzebujecie dwóch dowodów, osoby i pełnomocnika i mocodawcy, nie? Dostaliście taki numerek, nie? Tak, dostaliśmy taki numerek, który też sam wypełniliśmy, tylko obcięty. No i teraz mama może wszystko odebrać, ale czego nie może? Skąd wiem? Mandatów. No ale jak masz robić mandaty, jak cię tu nie ma? Ale nic, kasę mogę odebrać, to najważniejsze. No właśnie. Nie no, to chyba trzeba upoważnienie do konta, czy jak? Nie, tam też wypełniało się elegancko, wiesz. Tak? Tak. Będę wiecie, bogatsza. O patrz, już się zachwyciła. Słuchajcie, no pewnie jak ktoś zostawi tutaj na pewno jakieś konto, bo potrzebuje, na przykład jak ma firmę, która jest online, no to można sobie tutaj normalnie zostawić konto i dać komuś upoważnienie w razie W, wiecie, jakby coś się stało, nie? Ale ty nie zostawiasz chyba konta, czy zostawiasz konto tu? Ja z Polską nie chcę mieć nic wspólnego poza rodziną. Tak naprawdę, no. A to macie już wytłumaczenie. Więc kasą będzie się dzielił. Tak jest. Słuchajcie, żona mnie na ryby puściła i od razu ryba wzięła. Babka się nazywa. Zaraz wypuszczę. Postaramy się to zrobić bezinwazyjnie. Babka, zobaczcie, rzadka rybka. No na patelnię. Na patelnię. No i już. Po babce. Ale kiper nie w tą stronę. Żona potrzebowała trochę piękności, więc poszła sobie zrobić paznokcie, słuchajcie. No wyszły, pięknie wysłała mi zdjęcie, zobaczcie też sami. Cześć. Cześć. No, takiej wiecie. Branie! wariat. Zawsze jeździliśmy na ryby. Co tam mu wzięło? Coś dużego. Teraz kolega złowił. To jest babka tak zwana. No przyjacielu, pofarciło ci się, powiem ci. A zaraz będzie dziadek złowiony. A mi bierze to. No i tak spędzamy czas. Kurde. Pokaż ją tu, do kamery. Jak rozpoznać płeć od wzdręgi? Wzdręga ma... czerwone płetwy, a to ma... A ta ma takie szare pomarańczowe. No, ryby połowione, w sztawie zostawione. Wracam na chatę, żeby żona się nie martwiła. Fajnie było, złowiłem chociaż pierwszą. Oni to łowili, ale ja miałem wędkę kijową. Weź dwójzą. Czas się trochę
odchamić. Mama już zaczyna maszynkę w ruch. Przed chwilą we dwie mieścinały, ale nie zdążyłem wziąć kamery. Do roboty, dziewczyny! O. Ten tu ma dobrze, nie? Tak, fachowa robota, kochani. Dziękujemy Wam, że jesteście, za wszystkie komentarze, oczywiście serdeczne podziękowania dla naszych patronów. Broda siedzi, fryzurka siedzi. Pokaż, kto zrobił. No. O, jakie długie, co? Pokaż. Dziękuję, Zosiu. Pyka. No i mama też oczywiście. Dwie babki dzisiaj mnie robiły. Taka usługa też jest w salonie, co nie? Tak jest, zapraszamy. No. Jak ktoś chętny. Tak to jest. Ogląda. NND Biała Podlaska, słuchajcie, podajcie. Oj, moja wnuniu, kochana. Oj, oj, oj. Bądź nam zdrowa tylko, pamiętaj. Tak. Nie wywijaj nic znowu. No. Ale to się wywija samo. Tak, na pewno. No, nie wiadomo skąd. Spada. Dzień dobry, kochani, jest wcześnie rano. Którą mamy godzinę? Nie wiem, dziś koło 9. Wstałam o 6, Dawida zbudziłam o 7. Spakowaliśmy się i co? Jedziemy do domu pakować, pracować i później wyjeżdżać. Z chęcią bym ich nie wypuszczała. No ale to byś się do Tajlandii nie przyjechała. No tak. No właśnie, no. Ale jeszcze z tydzień czasu by mogli dłużej posiedzieć. Z babcią się pożegnaliśmy wczoraj. Tak, ja nie mogłem zasnąć, bo tak wiecie, dziwne uczucie mi towarzyszyło, że tak wyjeżdżam. Nie pierwszy raz, ale właściwie nie wiem czemu tak. Przecież i tak się nie widzieliśmy długo. A tak to ten. No nie wiem, jednak dziwne. To jest, wiesz, już takie pożegnanie. Przeprowadzkowe. No właśnie, więc to jest chyba trochę inaczej niż wiesz. Tak, serducho boli. No, ale będzie dobrze, będzie fajnie, już ustaliliśmy terminy, kto kiedy przylatuje, więc się cieszymy. No, zobaczymy, co tak wypali, jak oni wszyscy planują, nie? Bo to też nie wiadomo. Obiecują, obiecują, a później wiecie. A tu niebo urlop, a tu niebo coś tam. Wszystko się okaże w praniu. No. Ja tam wiecie. Przylecę, przylecę. Nie no, ty to jestem pewna, że przylecisz. To na 100%, tylko nie wiem co z innymi, bo każdy mówi co innego, nie? No. Dokładnie. Ale się zapowiedzieli, więc myślę, że będzie dobrze. Życzę nam szczęśliwej podróży do domku. No to co, wsiadamy w auto, tak? Łapkę w górę gadamy. I zostawcie też suba. No a my jedziemy. Będzie dobrze. Tak. Trzymajcie się. Salut, salut. Żenka, nie płacz, będzie dobrze. Dawajcie, chodźcie, bo mi osy latują do auta. Frytki mi wystygną, musimy jechać. Frytki ci wystygną. Dbają się. Frytki dla niego ważniejsze niż matka, nie? Ale to dobrze. Sama mnie tego nauczyła, mamo. Nie no, nie mogę z wami. No już, już, już. Się żegnają, żegnają, pożegnać nie mogą. O. Rozmazałaś sobie makijaż teraz. To nic. O, i uciek. Uciek ode mnie. Dobra, Marzenka, to my jedziemy, bo mu frytki wystygną. Tak mocno was kocham. No, my ciebie też. Zapraszam. No. Także jak już się pobuduje, to będziecie mieli do nowego domu, przyjedziecie i już. No. No wy się budujcie. Ja do was. No, wy się budujcie, my się budujemy i przyjedziemy. Dokładnie. Dobra, pa, pa, Marzenka. Pa! Pa, pa! Pa. Thank you.
Thank you.